dzisiejszym odcinku. Mogę cię... No cześć, właśnie. Oh shit! Kurwa, błąd w sztuce! Nie... Nie taki był plan. Zagadałem dwie naraz. Siemanko, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, a to jest kolejny odcinek Bulliego Scholarship Edition. Mam nieogarnięte włosy, musicie mi to wybaczyć. Ciśniemy, słuchajcie, zemstę pani na pani Barton. I to jest gdzieś blisko, tylko tym razem chyba będę musiał się pofatygować na deskorolce, bo to jest gdzieś tutaj za nami. Nie zapomnijcie zostawić lajka, jeżeli lubicie tą serię. Ja jeszcze trochę ją pociągnę. Mam w planach ją przepleść czymś ciekawym. Na razie jednak budżet mi na to nie pozwala. Czy ja dobrze idę? Absolutnie idę źle. Ale to jest gdzieś w tamtą stronę. Gdzie to jest? Oh shit, jest daleko. No dobra, zróbmy sobie czas oszukiwania. Ja pier, co jest grane w ogóle, jak mnie dojeżdżają, ej. Co za łby. Ja mam ewidentnie u kujonów mocno przewalone. No dobrze. Musimy podreperować jako król szkoły. Muszę podreperować mój... Nie wiem jak to nazwać. Moją reputację, może tak. Mój szacun. Czas oszukiwania. Mr. Galloway, should you really be doing that? Oh, Jimmy. No, I suppose not, but life is unfair. You promised Ms. Phillips. Oh, God. What kind of world do we live in where I get punished for a minor indiscretion and Hattrick gets away with taking bribes from his pupils? He does? Yes. He sells advanced copies of tests to the sons of his rich friends and nobody says a word. Wait, what rich friends? Well, Darby Harrington for one. I can't believe he's selling tests. What if I got evidence of him doing this? Then I'd never need to drink again. All right, let me see what I can do. No dobra, ciekawe jaki masz pomysł. Aby zdobyć dowody, wejdź na dach warsztatu. No dobra, to... Brzmi jak bardzo prosta sprawa. Zwłaszcza, że tutaj mnie chyba... nie lubią, ale ja szybko biegam. O, ty skur... No ty chyba żartujesz, wypieprzaj! Jeez, get a job! Co za łby. Dobra, nie dbam o nich. Nie dbam o nich, bo oni nie umieją wchodzić po drabinie, prawdopodobnie. No właśnie, tak jak myślałem. Amatorzy. Amatorzy. No dobra, dowiedzmy się, o co tu chodzi. Greetings. Did you chaps bring the money? Jaki silnoręki. You drive a hard bargain. Dobra. No, za dużo nie widać. Ale wystarczy. No dobra, raz na trzy. Teraz musimy lecieć dalej. O, goni mnie! Żelboj grubas! Shit! Dobra, druga runda. Oj, tak, zapomniałem, że oni mnie tutaj nie lubią. Ale mam nadzieję, że za mną tu nie wejdzie. Kurwa, w las tu! W dzioba, w dupę, nie jest dobrze. Dobra, przejdę se na drugą stronę. Może tutaj mnie nie spotkają. No dobra, ukryj się na trybunach. Jak tu się wchodzi na trybuny? Tędy, co? No dobra. Kurde, to on w dobrych miejscach sprzedaje te miejsce, te... Uuu, to już jest, ej, to już jest poważny dowód, tutaj nie ma litości. Money, money, podążaj za snobem. No dobra, easy to jest. Elo. Dobra, gdzie on wyszedł? Oh shit! Aaaa! Kurwa! Będę musiał mu nakopać. Ja pierdolę, jaka rodzina za mną biega! Halo! Kurwa, jak on tam przeszedł? Tędy. No ja nie dam rady tam wejść. Ja pierdziele.
wypieprzać. Dobra, muszę tam jakoś iść naokoło. Bonsai! Ja pierdziele, no! Prawie mnie utłukli, nie? Nie jest to dobry ruch. Dobra, gdzie? Którędy on? Nie, on źle, nie w tą stronę idę w ogóle. Pieprzony, no! Ja tam nie wejdę! Zatłuką mnie. Dobra. W sumie jakbym ich obszedł, zajmą się kimś innym, a ja sobie tam na spokojnie wejdę. Mój poziom HP-ków jest tak niski, a ja nawet nie mam się czym tutaj podratować w sumie w żaden sposób. Nie, no wypieprzaj! Wejdę? No nie wejdę! Nie dam rady tego zrobić. No nie, zostawcie mnie. Za dużo nienawiści. No trudno, zrobimy sobie to zadanie następnym razem. Nie ma innego wyjścia. Ale zostało nam jeszcze jedno. Wyzwanie pankowców. I to jest coś, co chciałbym zrobić teraz, tylko muszę się tam dostać, a żeby nie marnować waszego czasu, to zabiorę swój rower i zaraz się tam pojawimy. W sumie trochę błąd w sztuce, bo jest tutaj jakiś skrót, którym mógłbym się przedostać. No ale trudno, trochę sobie pojeździłem przynajmniej. Dobra, tędy nie da rady. O, gumka, recepturka! Mamy to. No dobra, mam się naokoło się przejechać. Ale... O mój Boże! No i tutaj są twardzi ci pankowcy w sumie. Nie spodziewałem się takiego... takiego oporu. Dobra, ewidentnie trzeba ich załatwić i to wyzwanie powinno mi w tym pomóc. Bo oni chyba są zbyt pewni siebie. Ale już niedługo. Co, będę się bił z kimś? Mam nadzieję. It's a pretty cool game. It's all about killing things and taking their stuff. What was it called? Grottos and Gremlins or something like that? Yeah. Hey, what are you doing in here? I'm here to beat you up and evict you. Enough talking, let's fight! Let's! Dobra! Oh shit! Move, jackass! Dobra, easy w sumie. Każdego po kolei. Po ojcowsku. Bo prawie chyba złamałem w ogóle go. Dobra, będzie tego. Tak? To tyle? Easy. No i dobra, wszystko łatwo, ładnie i przyjemnie. Pozbieram sobie jedzonko, znaczy właściwie to piciu, zapiszę sobie grę i ciśniemy od samego rana dalej. Ale chyba będę musiał się dostać z powrotem do szkoły, żeby nie ominąć lekcji ani nic takiego. A w sumie mam od tego autobus, mam tyle pieniędzy, że... być... Ciekawe, czy bus może mnie zabrać w inne miejsce, ale chyba nie może. Bus działa tylko w jedną stronę, wiezie mnie do szkoły. No dobrze, jeszcze co by się mogło przydać? Przydałyby się może jakieś kwiatki, co? Kwiatki by były spoko. Kwiatki by były spoko, ale nie mogę tu kwiatków pozbierać już. O, mogę. O! Dobra, nazrywam kwiatków, bo się przydadzą. Bo dziewczyny lubią jeść kwiatki, jak je dajesz. Więc jest dobrze. Lepiej mieć, czym, że tak powiem, boostować sobie hapeki.
Zaraz, jeszcze może uda się jakąś dziewoję spotkać, to ją szybko wyściskam. Hey, I'm Jimmy. I'm your type. I like you, Jimmy. I hope you like them. You no i właśnie. Oh, Jimmy, that's so nice of you. Szybki update, jeżeli chodzi o większą ilość HP. I ciśniemy. I ciśniemy. Oh shit, naruszanie ciszy nocnej. Dobra. Ale takie naruszanie to nie naruszanie. Jestem blisko, więc... Ciach pachi. Kto się nigdy z dormitoriów nie wyrwał, żeby... Wiecie. No. Pocałować dziewczyny gdzieś w miejscu publicznym wieczorem o godzinie 22. Bo to na pewno nie byłem ja. O, mam nawet w ogóle, patrzcie, tutaj jest ten kitel. O, ta chata, ta, czy ten pokój się robi coraz bardziej taki wiecie, fajny się robi. Co mogę wam więcej powiedzieć? Dobra, lecimy, słuchajcie, galopem. Dwa zadania do wykonania. Olewam szybko, że tak powiem, opluwam właściwie lekcję na ten moment. Chcę się skupić na tych questach, chcę pocisnąć fabułę. Nie ma co. Tutaj już jakby wiemy mniej więcej, o co chodzi w tym zadaniu, więc... Na szybkości, czas oszukiwania zrobimy, nie będziemy się wygłupiać. Mr. Galloway, should you really be doing that? Oh. Nie ma co, trzeba cisnąć. Nie muszą mnie lubić wszyscy. Ważne, żeby mnie tylko nie napierdalali, jak muszę wejść na drabinę. Bo to jest w sumie wszystko, co mnie interesuje najbardziej. Reszta mnie mało interesuje. Szybkie fotki. Teraz zobaczycie, za drugim razem w ogóle machnę to zadanie błyskawicznie. Już teraz wszystko wiem, więc easy peasy lemon squeezy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale on jest naprawdę silnoręki i ma pieprzony złoty zegarek. To jest w ogóle gruba akcja. No dobra. Ciach. To już, teraz już będę porządne dowody zbierał. Nie ma miękkiej gry. Teraz dowody będą niezbite. Jak ktoś go będzie chciał złapać, to go złapie... Oczy, co prawda może nie na gorącym, ale na pewno będzie... O mój Boże, co się dzieje z tym sterowaniem? Ale na pewno będzie miał niezbity dowód, że młody handluje dość poważnymi rzeczami. Mam na myśli egzaminami, testami. U mnie w szkole się to jakoś nie zdarzało. My żeśmy bardziej chyba legalnie podchodzili do nauki. Ale wiecie, jak to jest tak poważna szkoła, że tu sami najgorsi chodzą, to może trzeba jakoś się, wiecie, wyratować czy coś. Nie znam się. Ciach. Dobra. Lecimy od razu tutaj. Zanim mnie ktoś, kurwa, zaatakuje, a on tutaj łazi. I see you! No i teraz jest w ogóle lajtowo, bo jestem w czasie... szkoły. W czasie lekcji, więc jest mniej... Mamy to. Dostarcz zdjęcie Galloway'owi. Kurwa, jego mać chętnie. Ziomeczku, to chyba nie ze mną takie akcje. Bo to się zaraz skończy dla ciebie złamaniem nosa. No i żeś teraz se przekitwasił. Spiorę cię, ziomeczku. Se mało tego. Dostaniesz ode mnie... Albo dobra, nic ode mnie nie dostaniesz. Limo na dziąsło. Dobra, lećmy do tego Galloway'a. Bo nie ma czasu. Może jeszcze zahaczymy lekcję. Nie, spierdzielaj. Nie mogę się pozwolić dopaść. Wagarowaniem, ale ja muszę zdążyć mu dostarczyć te rzeczy. Kurwa. Ale oni szybko biegają wszyscy. Galloway, gdzie jesteś? He drinks on school grounds. Think of the children, Dr. Krabbelstitch. Drinking?
I will terminate the employment contract of any staff member found corrupting children. Morality is the most important lesson we can teach the youth. Is that so? Then you might want to look at these. What's this? It's that fat, evil hypocrite selling test answers to rich kids. Fire him. What? You took pictures? And to think I trusted you, Hattrick. You're fired. But I... Bye-bye, fatty. And as for you, Galloway, there better not be anything to that drinking business. Absolutely not. Kolejne 60 dolanów za dobrze wykonaną robotę. No właśnie, nikt nie powstrzyma prawowitego Jimmy'ego Hopkinsa. Dobra, bierz mnie na lekcję. Ale jesteś beznadziejny. No dobra. Szybkie lekcje i lecimy, ciśniemy dalej. Mam nadzieję, że to będą... Kurwa, plastyka, no dobra. No dobra. Shall we get started then? And please, no talking. Please, no talking. No właśnie chodzi w sztuce o to, żeby rozmawiać, kontemplować, żeby... Wiecie, o co chodzi. Pani profesor. Osobowość, tak? To była osobowość. Okej. I'm awesome. Bonus do całowania, to jest coś, na czym mi naprawdę zależało. Dobra, ci się znowu leją. Słuchajcie, mamy... Chwilę mamy jeszcze? Myślę, że nie za dużą. Nie wiem dokładnie, ile materiału zmarnowałem dnia dzisiejszego. Więc jeżeli ten film będzie krótszy, trudno, życie. Niedługo Project Zomboid, moi kochani, a to jest chyba istotne. W ogóle każde zadanie daje tylko 2%. Jo, prawie ją zabiłem. Jesus! Soraweczka, ale w sumie mogę cię... Mogę cię... No, cześć, właśnie. Oh shit! Kurwa, błąd w sztuce! Nie... Nie taki był plan. Zagadałem dwie naraz. Nie taki był plan. No dobrze, moi kochani, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Już niedługo Project Zomboid, a my widzimy się w kolejny wtorek i kolejny czwartek bez odbioru. Drinks on school grounds. Think of the children, Dr. Krabbelsnitz. Drinking? I will terminate the employment contract of any staff member found corrupting children. Morality is the most important lesson we can teach the youth. Is that so? Then you might want to look at me.